Konnichiwa, Kisayuki z tej strony. Chciałam wam pokazać, jak wygląda ekran teraz, menu startowe w ogóle w goście, odkąd dostaliśmy truciznę. Miałam wam pokazać wcześniej, ale coś mi umknęło i nie pokazałam ostatecznie. Także witam jeszcze raz w grze Ghost of Tsushima. Bo tak wygląda normalnie. Proszę bardzo. I melodia jest troszeczkę inaczej zagrana, a tu? Bardziej tak. Jakby pod wodą, burzyście i w ogóle. Ale nie ma co, gramy dalej. No. Plan na dziś. Posłuchaj opowieści Kashiry w pronieniu Fune. Okej. Okay. Z Fune porozmawiamy innym razem, bo ona jest fabularna. Zdążyliście już pewnie zauważyć, że u mnie podział jako tako fabularny i poboczny w grach nie istnieje, chyba że robimy live'y, to na live'ach zazwyczaj robimy poboczne. Chociaż troszkę wyjątkiem jest Biomutant, bo tamte misje są tak do siebie podobne, że... Riku, nie Niku, Niku to jest mięso. Dzień dobry. A, tabi no okata. Riku niwa kure gure mo gojoujin kudasare. Hai. Nan no hanashi da? Krode no Riku. Kasute, iki o kurushimeta kaizoku no Funaosa ga hakaana kara yomigaetta no desu yo. Krode no Riku. Umi de shinda to kiite oru ga. Sayou desu. Kashiwa to mousimasu. Washi mo Krode no Riku no teshita datta no desu yo. Shikashi, ano yoru no koto wa ima demo yume ni dete kuru hodo. Kuwashiku kikasete morau. Yorokonde. Sude ni kawaya ni wa ikaremashita ka na? Kasute iki ni kyouwaku naru kaizoku no chou ga arimashita. Hito yobite Krode no Riku. Riku は人を捕らえては、細切りにして常に一ひらを、おのがしもべへと与えたのでございます。横島なる真しらへ。ある日、陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで、陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、おのが名をも顧みぬありさまでございました。武戸瀬前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、晩の侍の皮を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾を飲み、陸の頭は皮をねぶる地獄のありさま。それがゆえんでしょう。手下どもは狂乱した頭を毒で死にそうといたしました。まずは胸をひとつき、毒で目をつぶして、それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、頭と共に消えました。手下は燃えて灰となり、黄泉への船で。こと切れる前に、陸は頭の鎧を壱岐の伊豆国家へ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても。Mamy na sobie tyle przeklętych rzeczy, nawet na naszym rumaku, że kolejna nie zrobi wielkiej różnicy. Kacte Riku no shita de hataraita ga, te ni kaketa toyukoto ka. Tome neba naran katta yue. Yoroi wa mitsukaranu mama nano ka. Idonda mono wa, Riku no onryou ni nokorazu kuware chimatta yō desu. Iki no saru wa, Riku no manako to mimi da toyu uwasa mo tattorimasu wa. では俺が今日を催したことは知られたな。船はどこで沈んだ？あの夜のことはあまり覚えとらんのです。もう一人生き残った船乗りならば、あるいは港です。糸間を見つけては
竹の筋を登ってあの時の恐怖を忘れようとしとります。しかと聞いたぞ。ご用心を。猿が見とりますゆえ。陸には全てが見えておりますよ。おかげさまです。すか、szukamy Hokage, tak? Dobra. A, klejąca bombuła. Opuść schronienie. Aha, to muszę jeszcze iść według tego, co chcą. Właśnie, właśnie. Wspominałam wam, że to przejście tam między skałami to prowadzi jednak po prostu do wyjścia. Ktoś wziął i odkopał te dziury tam. Te kamienie. I można tam teraz już wejść. Ej, naprawdę się już zdążyło wszystko zespawnować? Czy po prostu tego nie podniosłam? O! No bomby i takie rzeczy mogły być niepodniesione, bo mam zazwyczaj mało miejsca w plecaku, ale cała reszta... O! Barierka nam tu zniknęła. O, jest. No dobra, przyznaję, może z tej strony rzeczywiście... O! Zagramy? Jak to się w ogóle gra? To nie jest chyba ta gra, co trzeba... w pasku ustawić 5 czy ileś kolorów, co? Chyba, że to jest ta, rzeczywiście ta gra, tylko się odwraca te kolory jeszcze. Jak się przeciwnika przystawi wystarczająco dobrze. Dobra, chcą, żebyśmy wyszli po mapowemu, normalnemu, to i tak zrobimy. Nie będziemy się tu z grą kłócić. O, ale ten bambusek. Poszukaj Hokage. Na górze Takeno Tsuji. Takeno Tsuji. Dobra, gdzie ta górka? Niedaleko byliśmy. Możemy tam iść. Możemy tam... Od kogo będzie szybciej? Może stąd? Szybka podróż tutaj jest naprawdę... szybka. 30 metrów nam zostało. Naprawdę niewielka wyspa. O, okej, widzę kogoś na górze. Czyżby jakaś legenda tam się szykowała, w sensie człowiek z legendy. Ja tu się wspinam po skałach, a tu się okaże, że na dole jest normalnie przejście po prawej stronie. O, dokładnie. Przepraszam za przytłumiony głos. Mongolski ten. Ale przeziębiłam się wczoraj, to znaczy nie wiem kiedy się przeziębiłam wczoraj i mnie złamało. A, ocal! Przepraszam. Dobra, o czymś mówiłam. Zaraz dokończę. Za chwilę dokończę. Wow, bo mnie zrzuci z góry. Czekaj, tego gościa trzeba najpierw. Właściwie to... Co tam zaszło w ogóle? Nawet nie wiem, co się stało. Przeszkadzasz. Ten drugi też. Mogę cię jeszcze? Mogę. Dzięki. Co się dzieje, chłopaki? Jest jakiś silniejszy, czy co? A, ogniste to się. Przeszkadzasz. Teraz pójdziemy pomóc Minato. Spodziewałam się wysokiego, przystojnego blondyna. Rodem z Konohy, no ale... Małpka. O, nie mogę nawet tego wziąć. No, witaj. Umokna. Odoroita, ne. Samurai ni taskerareru nante sa. お主 Minato か。だったら何？伝承の鎧を探しておる。お主はリクの手下であったとか。し、やめな。聞かれちまう。伝承は誠だな。夜になると、リクの気配を感じる。猿の声が聞こえんだよ。あいつら骨の髄を眠ってんだ。滑稽に思うかもしれないけど、本当のことなんだ。あの猿どもは、人を見張ってる。 リクが眠る地を見つけたい。少しでも覚えておることはないのか。あの夜、北東の岸で船を止めた。そしたら、
海がいつもと違ってた。光ってたんだ。月の光か。月は顔を出してなかった。光る海、十分ではないが調べてみよう。辛苦呀。O, jeszcze sobie razem pogadamy, fajnie. Yoroi no koto wa wasurena. Anta no tame da. No. O, dokładnie. Dobra. A to, co zaczęłam mówić wcześniej, to przeziębiłam się. Jakieś mnie coś dopadło. Jak nagrywam, to... Ten odcinek to od wczoraj się czuję beznadziejnie. Jestem na pigułach, leje mi się z nosa, także na pewno mam głos troszkę przekłamany niż zwykle. Normalnie jest taki, wiecie. Bo ja mam tak... Jeszcze na mnie narzeka. Ja mam naturalnie taki trochę przytłumiony głos. Się okazuje, nie jest czysty i piękny. A tu jeszcze katar się złapał i gardło, to teraz to już w ogóle jest kombo. No ale damy radę. Pewnie jak odcinek wejdzie, to już jest po wszystkim, ale w chwili, kiedy nagrywam, to się czuję tak średnio fajnie. To znaczy, czuję się wystarczająco okej, tylko ten głos, ten nos. Ach. Muszę się pilnować, żeby nie posmarkać. O, tam się schodzi. O, tu też się schodzi. Cichaj, tam. Nakarmiliśmy was... O! Nakarmiliśmy was tyle razy. Rozmawialiśmy z małpą naczelną, chciałabym zauważyć. No to jest piękne. Czyżby te rybki sprawiające, że się ten w wodzie świeci, luminuje? Dobra, to mi gdzieś tu świszczy, ale w którym miejscu coś jest, to zaraz będziemy szukać. O, przestało, to bliżej tam. Ha, mam nadzieję, że niżej, a nie wyżej. Postaram się wyciąć wszystkie jakieś przegłosy, które robię, albo gdzieś jak pociągnę nosem, jak najbardziej. Jednak jeżeli mi się gdzieś nie uda, to od razu was za to z góry przepraszam. Tam jest jakieś przejście, ale tu mi gdzieś pad wibruje. O, jest. Ale ładnie. To mi chyba każe płynąć dalej w tamtym kierunku. Zaraz sprawdzimy. Cześć, małpeczko. No, 18. Dobrze. Teraz nie wiem, czy mam płynąć tam, tak jak tu przejście, czy tam na zewnątrz, ale... O, dostępne nowe siodło. Popłyniemy po nie. Pojedziemy po nie. Szybką podróżą po nie pójdziemy. Ale tu jest naprawdę pięknie, no. Po raz kolejny na pewno się powtarzam. Zamiast Google Mapy i oglądanie pięknych miejsc, zdecydowanie włączyć sobie Ghosta z Tsushima. A jak ktoś ma możliwość na PS5, to włączcie sobie na PS5. Riku o Meshida to kito. Hikari o tadoru hodo naraba mieta no ka. Mata wa saru ga tasuketa ka. Obie opcje bardzo spoko. Żeby nie było, na PlayStation 4 ta gra według mnie też wygląda super, 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 super fajnie. Chociaż z drugiej strony ja nie jestem wymagająca. Aż tak. No nic, wiecie, że mnie się podoba. Bardzo. Dobra, to woda wibruje. Myślałam, że może świetlik się pojawił, ale nie, lecimy dalej, lecimy dalej. Mam tu gorącą herbatkę z cytryną, z sokiem pożyczkowym domowej roboty. Mogłabym wejść na brzeg, ale po co? Jak w wodzie jest tak pięknie. Także jestem gotowa. Jest godzina 19:24, to jest mój piąty kubek dzisiaj. Ale taki duży kubek. Taki na 600 ml. Że poszłabym tam, ale idziemy za światłem.
Chyba już wiemy, gdzie idziemy. Rozejrzyjmy się tylko. Kojarzycie to miejsce? Nie wiem, czy kojarzycie to miejsce, ale zanim włączyliśmy tą fabułę, to tutaj nie było tych pięknych wód. Pamiętacie, jak weszłam tu do środka niedawno i mówiłam, że o kurczę, strzały możemy zebrać, tu były płonące strzały, są nawet, mam full. Ale tu się nie dało dalej przejść, tak jak mówiłam, fabularnie. Ale ciemno? Kono saki wa tōrenna. Hi o tomoseba nani ka tedate ga mitsukaru yamo. Rozpal. Znajdź sposób. No, znaleźliśmy te ogniste, więc spoko. No. Znamy ten trik i ten drugi tak samo. Ło, spadłoby nam na głowę. Aż tu poleciał. O, wypadły stamtąd... Nietoperze? Lecą, są. Mój błąd, że nie weszłam od razu, żeby wypadły na nas. A, jeszcze się daje zobaczyć. Jeszcze idą, okej. A! Kire. Pięknie tu. Ale się ktoś tu przeciskał? Razem z małpką? No trochę ciemno, nie powiem. Ha! Jaka wskazówka bezpośrednia. A był tam wcześniej koksownik? Nie było. Nie. Łatwopalny olej jeszcze nam wpadł. To fajnie. O! O! Już myślałam, że się małpka przeraziła. Tu są w ogóle skarby, jakby tu ktoś przyszedł. To mógłby zabrać... O, złoty posąg. Tu złote coś wisi. No jest całkiem okej. O! Dzięki. Mogę iść z tym. O. I rozświetlać drogę. No dobra. Ale ładnie. Taki trochę vibe z tego, z It Takes Two. No dobra, to jest ciekawe, bo i tam się da przejść, i tu się da przejść. O, dobra, rozumiem. A mogę to pod... palić ręcznie? Nie. Korosarete mamonai yo da ga... Dare ni? No dobre pytanie. Jak się okaże, że to po prostu armia małp wiesza ludzi za nogi i ręce... Oj, wpadliśmy. No nie denerwuj się, przecież graliśmy tym twoim małpką z zakrytą buzią. Dobra, tam jest strzała. Dopiero co to podpalałam. Widocznie gaśnie po jakimś czasie krótkim. Ha. W zwolnionym tempie się tu po prostu chodzi, jak się idzie z naciągniętą strzałą. Ciemno! Ja też nic nie widzę. Specjalnie w tej grze tak jest to tutaj zrobione, więc musicie to wybaczyć. Dobra, tu jest troszkę światła. Tam można iść, tu można iść. No będziemy chodzić powoli, jeżeli nam nie dadzą koksownika tutaj, żeby ładnie sobie podświetlić. Dali. Choć
Chociaż tu nie bardzo cokolwiek jest akurat. Strzały uzupełnili. Naprawdę, skarbowa skarbów. Fajne to. Piraci, tak? Co za małpki, pouciekają stąd. Znowu ciemno. Tam jeszcze na górę można wejść. Może wejdziemy? Nie wiem, gdzie jest dalej. Czy na górze, czy... A, tu chyba po prostu... O! Jeden ludź tutaj. Dostało mu się. Dobrze. W tej pięknej wodzie. Niech się stanie światłość. Faktycznie jest tu skarb, jednak nie uda mi się wrócić, zwłaszcza ze skręconą kostką. Mam wrażenie, jakbym tkwił tu w tym małpim całe dnie. Ciele chciałam przeczytać. Wszędzie za mną mu lezą, obserwują mnie w ciemności. Trzeba było nie słuchać opowieści Kashiry. Czyli to raczej ktoś inny niż... Okej, okay, małpi guy. Małpy lecą na głowę! W sensie, nam na głowę. Dalej ciemno. Stąd na górę. Dobra, i tak muszę iść na górę. Nie miałabym nic przeciwko jakiejś pochodni przyczepionej do pleców. O, nie trafiłam. Jak przystało na kogoś, kto wykonał wyzwanie łuczników. O! Zaraz tam pójdę, ale najpierw zobaczę, czy nie ma tutaj czegoś jeszcze ciekawego, bo tu się chyba tylko idzie w kółko. Opsaj! Zapasów trochę po prostu. Też fajnie. No i od razu przyjemniej, jak tak jasno tutaj jest. Prezent od przyjaciela. Tak jest. Okej. Widać więcej ofiar małpiej legendy. Jakiś jeszcze koksownik pod ręką jest. No bo właściwie to przede wszystkim chodzi mi o to, żebyście byli w stanie zobaczyć, co tu jest. Spojrzeć w górę. Wszystkich stala całkiem sporo. Tyty, mity i tak dalej. W sumie można by tamtędy podejść. Tędyk. Oj. W sumie obojętny klędyk. Bo i tak trzeba będzie wyjść z wody tutaj. Pytanie tylko... Oj, nie mogę. O nie! Tak być nie może. Zaihou no yama. Iktose kakete atsumeta. O nie! Muszę tam wrócić teraz. Jak? Tędy? Skocz na skrzynkę. Dawaj! Jin! A, ja tam chcę wejść. A może doskoczę z góry? Zaraz zobaczymy. Dobra, szukam przejścia, bo... Jedno dostać się tam, a drugie, że teraz nie wiem, gdzie iść dalej. Było tam przejście gdzieś? Ło, jedna strzała daje o wiele więcej światła niż ten koksownik tam. No okej, tu nie widzę nigdzie. Wolę z tego ramienia.
No dobra, to mam rebus w takim razie. Już pomijając wejście tam. Mam rebus tutaj. Jest tu gdzieś lina do zaczepienia. A, dobra. Człowiek zaczął się zastanawiać, używać mózgu i go wyśmiali. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry, halo, jest tu kto? O, tu są lampiony. Nie przyszliśmy robić problemów, chcemy tylko dać się tej klątwie objąć. Jesteśmy dobrzy w przyjmowaniu klątw. Klątwy nas lubią. No dobra, czuję, że tam trzeba będzie podejść. Z kim nam przyjdzie walczyć? Z Liku? Omae ga kuru koto wa yume de mite ita. Sugata o miseru. Omae mo hossuru ka? Kono ore no yoroi wo, soshite Sarugami sama no shinriki wo. Kurode no Riku, ikite otta ka? Iya, ichido shini yomigaetta no da. Kono yami no naka de. Yami no Riku powinno być. No w sumie jest, częściowo. Dobra. Chodź, małpeczko. Damy radę. Nie si de aro. Shoubu ni wa naranzu. A. So de aro na. Dobra. Okej, będzie jakiś mocny atak. Ha! Samurajowie nas nieźle przygotowali do takich walk. Nichirin ni wakare o tsugete kita ka? Dobra, miał jakiegoś asa. Jak schowa miecz, to będzie trzeba znowu uważać, ale gorszy to był ten atak później. Trochę się zachwiał. Jest dobrze. No, tym razem udało mi się uniknąć tego, co chciał zrobić. Mogę go jeszcze z buta pociągnąć, ale nie chcę. Nie chcę ryzykować, bo on na dwa ciosy mnie rozkładał. Widać było przed chwilą, że życie mi do zera spadło praktycznie. Chodź, na raz jesteś. Albo na dwa. Ale porozmawiajmy. Ojej, patrzcie, pod pewnym kątem widać, jak się to w wodzie zmienia. Uiii, piruety. Zbroja Sarugami, nasycona mocą nieustraszonego małpiego ducha, zachęca właściciela do podejmowania ryzykownych i niebezpiecznych działań. Chciałabym ją bardziej obejrzeć. O, można ją ulepszyć! Nareszcie! Jest! Nareszcie coś do ulepszenia! Uch, cieszę się. Pokaż na mapie. No, ale to nie tylko tu. Właściwie, no, jeszcze tutaj można, a tam już byliśmy. O, jeszcze jest hełm. Jej! Ładnie nam nawet. A gdzie te uszy? Nie ma uszu. O, zniknął. Wzmacnia twoje umiejętności perfekcyjnego parowania i perfekcyjnego uniku, ale wyłącza możliwość czegoś tam. Za chwilkę. Najpierw zrobimy badania reszty okolicy. Ła, jak jasno. Dobra, stamtąd przyszliśmy. Tam nam każą iść. To te okolice trzeba sprawdzić. Tu dookoła. O, właśnie.
Ha, ha, ha. Bombka. Bombka. No dobra, to do wyjścia. To co teraz się lubimy już? Chciałam zobaczyć tylko, czy czegoś tu jeszcze fajnego nie ma. Okej. O, czy bolą. Jak nie za jasno, to za ciemno. Nie dogodzi. O, dostaliśmy przez łapę tynkę. Czegoś z tyłu. Ło, wybuchło. A, oczy. Kocie nie rdzą! Sono yoroi, geni onigai desu na. Arishihi no Riku o mite oru you da. Omae, densho o kikaseru dake no otoku da to omotte otta zo. Yoroi o yokose, raku ni shinasete yaru. Chouben shite, kono ato Riku no mukuro ni kakete yaru nda. Suki ni shiro, da ga yoroi wa yaran. Samurai gotoki ga. Za głupek. No dobra, rozumiem mniej więcej, co chcieli mi powiedzieć. No dobra. Rozumiem, więcej na raz możemy pociąć. Jak wejdzie kontra, to możemy pociąć więcej niż jednego gościa. O to chodzi. Dobra. I gdzie jest głowa? Wow, tu jest więcej ich jeszcze. No dobra. No jedyny mądry. O, idzie ostatni. Idzie sam ten. Bajkopisarz. Chodź. To było ładne. Ima no de saigo. Kore ga Sarugami no shinriki. Tatari to naru ka, tayori to naru ka. Yay! O, posprzątali. O, nie posprzątali. Polecimy sobie ulepszyć zbroję i na tym będziemy dzisiaj kończyć odcinek. Zepsuli wejście, jednak zamknęli. Oczywiście, szkoda. No bo jakże. Tylko przy tej zbroi nam nie będzie nasz świerszczek świerszczył. I nie wiem, czy tu jest coś do podniesienia. No plusy i minusy. No nic. Tam na samą górę? Dobra. Lećmy sobie może do świątyni. Tam są chętni. Na pewno. O. Hito o mamoritai nara, semete yoroi wa totonoe nakia ne. Daiji ni shina. Nie no, wszystkie możemy na pewno zrobić. Ne ga kiku ne. Zwykłe parowanie jest wyłączone. Perfekcyjne parowanie staje się serią trzech ataków, a perfekcyjny unik staje się atakiem oślepiającym wrogów. Przyrost hartu ducha zostaje zwiększony o olbrzymią ilość. Wydłuża czas na perfekcyjne parowanie i perfekcyjny unik o dużą wartość. Czyli tak naprawdę mogłabym teraz sobie wyrzucić inne nasze talizmany. Bo moje talizmany teraz są... Parowanie perfekcyjne staje się łatwiejsze. Przyrost ducha jest zwiększony właśnie tutaj. Umiejętność wykorzystująca hard ducha. No, takie rzeczy.
Ale mamy fajną czapkę teraz. A to tu są uszy. O, ja zupełnie nie zwróciłam uwagi na te poprzednie wyglądy. Zapomniałam. Zapomniałam sprawdzić. Ach, tu jest jeden. Tu jest ulepszony i tu jest super ulepszony. Dobra. No w przypadku zbroi... Chyba nie mogę teraz cofnąć z powrotem. No nic, trudno. Może zdążyło wyświetlić u pani płatnerki, jak robiliśmy. A jak wejdę z powrotem? Też nie mogę. A! Zapomniałam, że się zmienia wygląd. Mój błąd. Oj! No dobra. To tu się pożegnamy. Dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć! こうなる定めか。